Pyszny barszcz na rozgrzanie, przedstawienie i przede wszystkim życzenia. Już po raz 9 w Świdnicy mieszkańcy spotkali się na rynku tydzień przed Bożym Narodzeniem, by wspólnie poczuć magię świąt. Komendantka chówca ZHP w Świdnicy przypomniała historię i znaczenie światła, którą harcerze niosą z Ziemi Świętej na cały świat. Tradycyjnym akcentem spotkania stało się przekazanie betlejemskiego światła pokoju. Życzenia świdniczanom złożyli przedstawiciele kilku wyzwań oraz władze miasta. 2 dni temu spotkałam w Świdnicy Matkę Boską. Miała twarz starszej kobiety, która stała w holu Świdnickiego Ośrodka Kultury i do małej białej puszki zbierała datki dla swojego chorego syna. Potrzebuje kilkanaście tysięcy złotych, żeby jej syn, który ma dziś 26 lat, nie stracił nogi. Do sali teatralnej przechodziło wielu gości i większość omijała ją obojętnie. Przyznam ze wstydem, też bym przeszła, gdyby nie krzyknęła: niech mi pani pomoże. Miałam w portfelu tylko kilka drobnych monet, które zostały mi po świątecznych zakupach. A ona ze łzami opowiadała mi, jak przechodzą obok niej ci, którzy spieszą na piękny koncert. Matka Boska nie urodziła Jezusa w żłóbku dlatego, że tak było najwygodniej. Urodziła go tam dlatego, że wszyscy obojętnie przechodzili obok kobiety, która czegoś potrzebuje dla swojego dziecka. Mam nadzieję, że w czasie tych świątecznych przygotowań, w czasie tej krzątaniny pomiędzy zakupami, pomiędzy strojeniem choinki, pomiędzy przygotowywaniem świątecznego stołu, dostrzeżemy w innych ludziach twarz Bożej Matki, która wciąż potrzebuje naszej pomocy. Że dostrzeżemy twarz małego Jezusa, który za chwilę ma przyjść na świat. Dla mnie ten Jezus w tym roku będzie miał twarz dziecka z Alepo, twarz dziecka ze zrujnowanego miasta, na które niestety zamknęło się wiele naszych serc. Mówimy: nie chcemy cię tu, jesteś obcy. Tego samego słuchał mały Jezus i jego matka: jesteś obcy. Śpiewamy piękne kolędy, stawiamy pusty talerz na naszym stole. Ale czy nie są to już dziś tylko puste gesty? Ta kobieta, którą spotkałam przed kilkoma dniami, tak bardzo mi uświadomiła, że musimy się otrząsnąć na chwilę choć z tej gonitwy i pomyśleć o tym, jakie naprawdę przesłanie niesie Boże Narodzenie. Dostałam przed chwilą światełko pokoju. Druhna Mariola tak pięknie mówiła o tym, jak ważny jest pokój, jak ważna jest miłość do drugiego człowieka. Będziemy śpiewać Cicha Noc, ale nasze noce nie są ostatnio ciche. Nasze noce są przerażające. Nasze noce mają twarze tych, którzy zapomnieli, co powiedział i czego nauczył nam Jezus. Będziesz miłował Pana Boga swego, ale dalej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Gdzie się podziała nasza miłość? Gdzie się podział pokój? Gdzie są nasze ciche, spokojne noce?
Jesteśmy tuż przed najpiękniejszym świętem, tak bardzo oczekiwanym. Myślimy o naszych bliskich, o tym, jak spotkamy się przy rodzinnym stole, ale nasze myśli nie są dziś spokojne. Nasze życzenia w tym roku będą gorzkie, bo tak jak nigdy będziemy myśleć, żeby naprawdę zapanowały ciche noce i żebyśmy w tym czasie Bożego Narodzenia potrafili wyciągnąć do siebie rękę ze znakiem pokoju i ze znakiem miłości. Tego wszystkiego życzę Państwu, żebyśmy tak naprawdę potrafili wyciągnąć tę rękę do zgody, do miłości, do pokoju. Bo to jest chyba marzenie nas wszystkich, żyć w takim miejscu, gdzie szanujemy się nawzajem, gdzie szanujemy swoją godność, gdzie potrafimy przeżywać wspólnie piękne chwile. Nie chcemy żyć w miejscu, gdzie wychodzimy na ulicę nie po to, żeby przygotowywać się do świąt, tylko po to, żeby krzyczeć głośno o poszanowaniu praw, o poszanowaniu godności. Życzę Państwu spokojnych świąt. Świąt w pokoju, świąt w ciszy, świąt w miłości. Mieszkańcy Świdnicy również przyłączyli się do życzeń i wspólnie połamali się opłatkiem.